zaprasza na program. Chodnik to najważniejszy element infrastruktury w mieście, dlatego od kilku lat staramy się sukcesywnie te chodniki przebudowywać i budować nowe. Miasto rozrasta się, powstają nowe ulice, nowe osiedla, wszędzie tam staramy się, aby także te ciągi dla pieszych powstawały na nowo. Jednocześnie staramy się odnawiać to, co znajduje się w centrum, bo w wielu miejscach te chodniki są już w nie najlepszym stanie. Aby to wszystko miało spójny charakter, został stworzony program pod nazwą prosto chodnikiem, który zapewnił pewne standardy dla budowy właśnie tych ciągów komunikacyjnych. A więc czy to będzie chodnik w centrum, czy to będzie chodnik na obrzeżach miasta, one powinny mieć pewne standardy. Takim standardem jest stosowanie płytek betonowych 25x25, które znacznie lepiej wyglądają i znacznie lepiej sprawdzają się w codziennym użytkowaniu, w eksploatacji, niż te stare wielkie płyty chodnikowe, które jeszcze pamiętamy i które stopniowo znikają już z naszych ulic. Cały ten projekt ma na zasadzie poprawić jakość przede wszystkim pieszym. Zarówno pieszym, jak i również osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności czy o utrudnionym ruchu. No, dlatego też montujemy dodatkowe płyty wskaźnikowe przy przejściach dla pieszych. Białe płyty wskaźnikowe, które mają takie podłużne prążki, mają doprowadzać osoby niewidome do takich miejsc jak przejście dla pieszych, jak przycisk wzbudzający sygnalizację, a właśnie te groszkowe, żółte płyty wskazują te neuralgiczne miejsca, takie jak przycisk czy przejście dla pieszych. Chodniki w mieście, w tej strefie wielkomiejskiej, dodatkowo budowane są przy wykorzystaniu takich łupanych kostek granitowych. Te kostki granitowe znajdują się od strony budynków, znajdują się także od strony jezdni, tak aby kierowcy, którzy na przykład parkują na takiej kostce, nie niszczyli tej nawierzchni betonowej, ponieważ granit jest zdecydowanie trwalszym materiałem. Jeleń uda się nawet tutaj wkomponować kilkanaście drzewna, ale kościuszki, jak również i krzew. W miejscach, gdzie znajdowały się budki handlowe, niespecjalnie estetyczne, pojawiły się niskie nasadzenia. Te nasadzenia od chodników oddzielone są takimi ozdobnymi płotkami. Trwają również prace na pozostałych dzielnicach, także w całym mieście w tym roku, jeżeli chodzi o zakres tych prac, to jest około 100 tysięcy metrów kwadratowych wymiany nawierzchni chodników na nową.